Witam, z tej strony Master i dziś skomentuję mecz pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną, który oczywiście zagrany jest, będzie na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. No i mecz się zaczął. Spróbuj stworzyć jakąś akcję. Gdzie ci wokół podajesz? Nie do niego. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobry pressing. Leż tam, nie wstawaj. No, leżeć! O, dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. Dobrze. Niby jak jest rzut sędziowski, to się powinno wykopać piłkę na tego, dla przeciwnika. Dobrze, to usunęli. Bo ja nie mam ochoty oddawać piłki. Tak, 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 tak. Oddaj mu piłkę, o to chodzi. Pokrycie trzeba jakieś. Jak to było? Żeby nie iść do zawodnika, który ma piłkę, go kryć, a po prostu robić pressing. Tak, tak, jeło, tak, Łosiu głupi. O to chodzi po prostu, żebyś tracił piłkę. Dobrze. Ty, no za mało zapłaciłem? Jeszcze żółtą kartkę mi daje? No nie, no weź przestań. Fredek, za co ja ci płacę? Żebyś mi żółte kartki dawał? Co za gościu? Jeszcze Di Maria dostał. Uważaj teraz, gość, bo... O cholera. No nie! Nie! No nie! No kurde, Messiego wpuściliście. Ja tak swoją drogą grałem przed chwilą mecz. Żeby się przygotować trochę. W ogóle miałem ćwiczyć, ale jeden mecz mi się udało zagrać. I ten mecz, kurde, wygrany oczywiście, nie? A teraz jakieś odwalam. Biegnie tutaj. No i weź mu, żebyśmy... Piłkę gamoniu. Dobrze. No gdzie? O, bardzo... Ty, co jest? Haha, bardzo śmieszne. I leci jak wiatr do przodu, dobrze! Uzil, dobrze, dobrze, dobrze! No ale kurna! Zostałbyś kanclerzem Niemiec, jakbyś to strzelił. No nie, jak laczek jakiś. Oddać piłkę, oczywiście. Weź piłkę w zęby i graj. Robimy akcję. Robimy... Dobiegnie. Ty komu ty to podajesz? Komu? I zacznie akcję ten cały... Ech, przeciwnik. Dobra, nie będę się na razie bawić, będę po prostu iść do zawodnika, który ma piłkę. Nie pamiętam, jak to się grało. A coś tam będę się próbował uczyć w sumie, na nowo. Dobra, nie ty tutaj pokazujesz, żeby ci podać, koleś! Gdzie, no gdzie ty masz oczy, frajerze głupi, no gdzie? Cioto ruska, strzelasz, przecież nie tam jest bramka. Ja ci soczewki ufunduję po tej bitwie, chciałem powiedzieć, po tym meczu. Po połowie, w sumie. Zmienię cię od razu. Takiego ładnego gola strzeliłem w tamtym meczu. Właściwie trzy nawet. Trzy ładne gole, ale mecz był emocjonujący. Dobra, ale wracając do tego meczu, tutaj już akcję robi Uzil. Uzil. Uzil się kiwa, żeby sam siebie tylko nie zakiwał. Tak, szukam. O. I oczywiście... Podaj, góry. Ty noż... No właśnie. Już pół godziny minęło i nadal bez bramek. A nie, sorry, co ja gadam, bez moich bramek. Niestety Barca strzeliła. No niestety. Takie życie.
Tak, prosto w zawodnika. Mogliśmy strzelić gola, ale lepszy jest Rożny w tej sytuacji, oczywiście. Mam więcej czasu, żeby się psychicznie przygotować na tą bramkę. I teraz oczywiście kontra, Messi tutaj już zapieprza, na drugą stronę Podamu, tak, oczywiście, tylko za głupi jesteś, żeby kryć go, tylko musisz, kurde, na przekór mojej woli iść do tego, co ma piłkę. Pokryć masz, frajerze, dobrze. I widzisz? I tak jak chciałem i było dobrze, a nie. Ty jesteś od kopania w piłkę, a nie od myślenia. No, super. Kurde, statystyka strzałów celnych poprawiona. Ale nie o to chodzi. Tutaj trzeba gole strzelać. Najważniejsza statystyka jest nadal na minusie. Żadnego fraga jeszcze nie zrobiłeś też tu. Ty też nie. O, cholera, ale tutaj Barca mogła, ale... Ale nie chciała, na szczęście. Staniesz pokojową nagrodę Nobla. No, do Valdesza, tak, żebyś mu, kurde, większy procent obronionych strzałów nabił. Na razie to ma 100%. Frajerzyna głupia. No. No i dobrze, i widzisz. I za chwilę koniec pierwszej połowy. Sędzia doliczył 2 minuty. 2 minuty to za mało, żeby... O, co? Faul był, faul! Co z tego, że walnął najpierw piłkę, ale faul. No i co? Przerywasz, był sam na sam. Co za cel. Także po pierwszej połowie, dzięki Messiemu i jego strzale w 12 minucie, prowadzi FC Barcelona. Ale to się zmieni po połowie, jak na razie to w statystykach... No nie zasługuje ewidentnie Barcelona na tą... Na ten wynik. Ponieważ... Szczegóły. Jest, są szczegóły. 58% posiadania piłki do 42. No to tutaj miażdżę tą Barcelonę całą. 4 strzały na 1. 2 celne do 1. I sfaulowałem aż raz, nie? Ale w każdym bądź razie, no... No niestety przegrywam i to najważniejsza statystyka jest tu na minusie. Spotkamy się po przerwie. No i witam po przerwie, teraz to ja zaczynam, więc tutaj zaraz powinny posypać się bramki, ponieważ no Real Madryt, że tak powiem, jest głodny tych strzelania tych bramek i tutaj nie ma innej opcji. Będą gole. Już pierwsza akcja, oczywiście Benzyna tutaj spieprzył niesamowicie. Poszedł zupełnie sobie w inną drogą niż ten mój tok myślenia był. I... Ale tu zaraz będzie następna akcja, bo tutaj była suszarka w szatni, że tak powiem i... No i będą gole i tutaj nie ma. No dobrze, kurde, znowu w bramkarza. Więcej ci zapłacił, kurde, niż ja tobie płacę. Ten mój bramkarz, żebyś mnie go strzelał. Ty. Dobrze. Tak jest. Dostaniesz, kurde, podwyżkę, tylko gole jeszcze strzel. Tak, no prosto do zawodnika, to miał być prostopadły strzał na wolną pozycję. A ty, idioto, tego nie rozumiesz. Najlepiej ty za zawodnika podawaj, to wtedy już w ogóle będę dumny z ciebie. I oczywiście teraz to już w ogóle przesadziłeś w drugą stronę. I Di Maria, a to ten cep z żółtą kartką. I Di Maria. Oczywiście. Ale tutaj... O cholera, co jest? Idzie próba odbioru. Próba odbioru. Cały czas trwa próba. Dobra, ważne są chęci, ważne, że oni chcą. Co z tego, że nie umieją odebrać tej piłki? O, udało się. Tak.
Coś wam nie wychodzą te prostopadłe podania. No i... Dobra, 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 dobra. Idź do góry, idź do góry. Ja ci podam, Leszczu, ja ci podam, nie bój się. Hak, oczywiście. Oj, co tu? No i całą rękę podnosisz, tą rękę to sobie możesz wsadzić gdzieś. Moja piłka i tyle. I kurde. A tak kręciasto głowy. No 7 do 1 w strzałach i kurde. Cały czas 1 do 0. 0 do 1 przegrywa. No dobra. Weź mu tą piłkę, weź mu zabierz. Ja pójdę do tego na dole, a ty pressing, tak, pressing, dobrze, dobrze. No ja nie mogę, w ogóle to zamienianie się jest tak nie ten. Zamienianie się gracz, piłkarzy jest. Brakuje mi słowa. Jakoś tak to było? O, coś takiego. W sumie nawet pamiętam trochę. Ale ty krzywy jesteś, Ronaldo. Znowu rzut rożny. I tak spieprzysz. I tak I szczupakiem chciał. No strzelaj, idioto, czy ty nie rozumiesz? 3 razy chyba strzał wcisnąłem. I ten debil dalej stał. Kurde, do bramki masz strzelać. Zwolnię cię, pajacu, zwolnię cię. Dłużej w tym klubie nie posiedzisz. Tylko kasa, kurde, kasa. Dolary. Nie, jakie do euro w sumie, euro. Tylko to się dla ciebie liczy. Przekupili cię, kurde. Panie sędzio, karnego bym prosił teraz, tak na koniec. Karnego, bo tak się umawialiśmy. Biegnij, Leszczu, do przodu! Już jest 90 minuta, debilu! Ty, 80, ty chcesz to przegrać? Ja rozumiem, jak ci tyle kasy dali, to pewnie ty chcesz to przegrać. Na wszelką cenę. Biegnij, Ronaldo, ty szybki jesteś. Pokaż, że umiesz walczyć. No ty panienka jesteś, ty ci piłkę zabiorą, kurde, bez żadnego problemu. O matko droga. 82 minuta i dalej przegrywam, i dalej. I kolejny strzał, ale co z tego, jak 11 ćwoków, w sumie 10 ćwoków plus bramkarz. 10 biega po boisku, ten ostatni to kurde dziura we ręce. Jakby więcej nam strzelali, to byś pewnie wyżej przegrywał. Każdy strzał, kurde, zamienia się w bramkę u nich. A że mają chyba jeden strzał celny oddany, no to tak to wygląda, że tylko 1-0 wygrywają. No i a ten siły, kurde, nie ma, jakieś zmiany trzeba porobić, bo to jest naprawdę żałosne. Co to za benzyna, kurde. Na ropę cię zmienię. To było jakoś tam. O, kurde, pomarańczowa idiota. Dobra, gdzie tu jest on jakiś, jest napastnik? O, Higuain, no. Tego mi brakowało. Kakę na przykład damy. Kaka, czyli kupa w sumie. I jeszcze jakiegoś tu Modricza załóżmy. Tu Modricza. I tym, i z tym oto składem. Dobra, teraz wybij, ej, wybij tą piłkę gdzieś na aut, tak? Na aut, bo muszę... Na aut, Łosiu. No nie wiesz, gdzie jest aut? No debilu. Debilu. Debilu, ty biegniesz w stronę bramki. Aut jest zupełnie innym stronę. No i Łoś... Dobra. Dobra, w sumie. O nie, Di Maria. No to już wiem, że akcji nie będzie. Benzyna, kurde! No byś się postarał chociaż, a nie... Ołów masz w dupie, czy co? Że biegać nie potrafisz. Kurde, no... Zwolnię cię. Ciebie już dłużej. No, ćwoku, była jedyna taka sytuacja i ty musiałeś pieprznąć jak zwykle prosto w bramkarza. Tutaj...
Wybitą. Co za łoś! No to jest niesamowite to jest, jacy oni są tępi. I koniec spotkania. Zaraz zobaczę, ile strzałów oddałem, a to jest niesamowite. No, przekupiony sędzia, ewidentnie. Moi piłkarze też. A tak głównie, no ile? Uzil 7, no benzyna to z ocenę, kurde, chyba razy 6 dostał za ten mecz. Ja bym mu większej nie dał. No 0-0. Gole samobójcze, na szczęście tego mi nie zrobili. No, celne podania. O, Kedira, gdy zostaniesz w klubie? Benzynę zwolnimy. Ale zaraz zobaczę statystyki meczu. No licho. No 10 do 2, 7 do 1 w celnych. I nie mam pytań. No w faulach też prowadziłem. No. I to jest najważniejsze. W faulach prowadziłem, powinienem wygrać ten mecz. Kurde, żółta kartka. Przejęcia 21 do 7. Strzały celne. Strzały. Kurde, no nie wierzę. To po prostu nie wierzę. No i a tyle fajnych rzeczy. No Keksa Fabregasa skosiłem im. No i takie ważne, i musieli go zmienić. I jakiś song, kurde, piosenka weszła. Di Maria dostał żółtą kartkę. No tu się nie dogadałem z sędzią ewidentnie, chyba za mało kasy mu dałem. No więc dziękuję za uwagę. W następnym meczu postaram się wygrać. Więc następny mecz w sumie zagram chyba z kimś już na żywo, bo granie z komputerem to mi się tak średnio podoba. A tak to będą emocje. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia i jak się podobało, to tam oczywiście lajki są takie na dole, takie łapka w górę, czy jakoś tak, subskrypcje też są, nikt nie zabrania subskrybować, to nie gryzie, do zobaczenia.